Sebastian Podgorni! Witam cię, Sebastianie, bardzo serdecznie. Witam, zrobiliśmy to absolutnie celowo, abyście wiedzieli, że Sebastian jest grajkiem, który nie gra z playbacku. O, właśnie. To jest chyba ważne też. Więc cieszymy się, Sebastian, że przyjąłeś zaproszenie. Porozmawialiśmy już jakiś czas temu w sumie o tym. No i tak z początkiem października, czy też końcem, pojawiła się opcja, że też do nas zajrzysz jako lokalna osoba, która pisze, gra i śpiewa. Czy te trzy określenia się zgadzają, panie Sebastianie? Tak, dokładnie. Cieszę się bardzo. Dobrze, Sebastian, ja tylko jeszcze powtórzę, że na sam koniec programu również Sebastian zaszczyci nas swoją grą i będzie okazja również posłuchać i to, co przygotował Sebastian właśnie pod koniec kulturalnego rozkładu jazdy. Odczuwałeś tremę, jak jechałeś tutaj do mnie? Tak, trochę tak. No. Pierwszy raz uczestniczę w takim projekcie, nie? No więc... Trochę tak. A teraz już jest lepiej, bo wiesz, to też często się zdarza, że nawet się kawa znalazła, co? Tak, tak. W ogóle kawa pyszna, trafione w dziesiątkę, nie? Cieszę się bardzo. Sebastiana możecie kojarzyć również z grupy literackiej WZD, która dosyć prężnie działa na terenie miasta i Sebastian też się udziela dosyć prężnie właśnie w tejże grupie, bierze udział w slamach. To taki najlepszy twój wynik w jakimś slamie, który byś mógł powiedzieć, to co to było? Trzecie miejsce. Czyli na pudle, jak to mówią. No. No to już jest coś. Nie było źle. Okej. Okay. Sebastian, na co dzień zajmujesz się innymi rzeczami, o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale z kulturą jesteś za pan brat, myślą się, że od dłuższego czasu. To tak z tak perspektywy czasu chciałbym właśnie ciebie zapytać, jak to się stało, że akurat gitara, panie Sebastianie? Otóż moja rodzina ogólnie jest w ogóle utalentowana, bo mam w rodzinie muzyków, samouków, ale nie tylko. No i tak właśnie gitara, aczkolwiek zaczynałem od perkusji, muszę powiedzieć. Bo perkusja proszę bardzo. Tak, no, tak. To już tutaj pierwsze zaskoczenie prowadzącego mamy. Kiedyś jeszcze istniał na 3 maja taki klub Druh i tam się spotykały takie zespoły jak September, Amuzja, nawet Skobranocki chłopaki przyjeżdżali. No to tam też próbowałem na perkusji i ten, ale potem gitarą się zafascynowałem i mój ojciec kupił mi taką ruską pudłówkę jeszcze tutaj na tych bazarach BTR. I tłukłem na tej pudłówce. Czterostrunówka to już sześciu. Nie, sześciu, ale taka trudna. No i razem z moim kuzynem się tak nawzajem uczyliśmy. Miałem też wujka, który był byłego takiego, który też był zawodowym muzykiem. Przez jakiś czas w Bydgoszczy grał w zespole, też mnie uczył. No i taki znajomy też, Grzegorz Janek, taki kiedyś miał zespół metalowy tu we Wrocławku. No miał anielską cierpliwość. No i oni mnie tak, że tak powiem, no, gitara jest... Ta anielska cierpliwość była jakby nieodzowna z twoim graniem? Czy jak to się pojawiało? Żebyś wiedział, miałem niejednokrotnie chęć wyrzucić po prostu gitarę przez balkon i... Tak, no. Ale złego dobre początki tutaj. Jak widać, Sebastian cały czas jest w grze, jak to się mówi. I teraz chciałbym cię jeszcze też zapytać, bo wiem, że to robisz hobbystycznie, ale też masz swoje utwory przecież, prawda? To nie jest tak, że tylko zajmujesz się coverami. Tak. Przede wszystkim właśnie swoje. To zaczęło się... wyróżnia cię to z pewnością. Zaczęło się tak naprawdę od wierszy, a potem te wiersze niektóre właśnie przerobiłem na piosenki. Nie? I to mnie tak wciągnęło, zacząłem układać właśnie swoje autorskie właśnie kawałki. No i tak jest po dziś dzień. Nie? Miałem taką dłuższą przerwę, kilkuletnią, ale potem się znowu, że tak powiem, zawziąłem. To wciąga, prawda? To wciąga. Jest trochę jak taka używka w dobrym tego słowa znaczeniu, gdzie w ten sposób staramy się, w jakiś sposób my, czyli grający, tutaj wcielam się na chwilę w rolę twoją też, chociaż nie mam z instrumentami nic wspólnego, ale zastanawia mnie to, bo dużo jest właśnie artystów samouków, dużo osób, która gdzieś tam te zacięcie stara się przelewać później właśnie na swoje instrumenty. To z tą perkusją wyszło tak, że wiedziałeś, że to nie jest dla ciebie, czy ktoś cię, że tak powiem, sprowadził na ziemię gwałtownie? W
końcu zrezygnowałem, bo tak, po pierwsze, gdzie to trzymać? No tak. To, jak widać, Sebastian ma bardzo takie ekonomiczne podejście też i praktyczne. Często jak na przykład na gitarze, to często grałem po nocach. Były takie, słuchajcie, dni i noce, że potrafiłem grać non-stop, to żeby gitarę na przykład zagłuszyć, to wkładałem pod spodem coś, pod struny, żeby rodziców innych, wiadomo, nie denerwować. No i grałem czasami po prostu przez północy nawet, nie? Potrafiłem grać tego, takie miałem zacięcie, nie? A z perkusją? No tak nie bardzo, nie? No tak, jakbyś, ja tylko mogę się teraz wcielić z kolei w rolę twoich sąsiadów, jakbyś chciał, nie wiem, o 22 czy 3 sobie pobrzmąkać, to mam wrażenie, że obojętnie na jakim piętrze byś nie był, to cały pion by to słyszał. No. Wtedy jeszcze mieszkałem w kamienicy na Starodębskiej, to jeszcze gorzej. No tak. Nie? Więc no. No, ciekawe mi zawsze te historie, bo one mają też jakiś tam sentymentalny wydźwięk u osób, które to opowiadają. Ja mam taką historię rodzinną, gdzie mój wujek z kolei też próbował na perkusji jakieś tam pewnie 20 par lat temu, ale on miał zakaz gry w domu, więc chodził do garażu. Więc perkusja musiała być tam pochowana gdzieś tam i wystawiana, jak nie ma samochodu w środku. Także to też taka historia. No właśnie. No. Gdzieś tam zawsze ten sentymentalny, mówię, taki jakiś zabawny, zabawny temat związany z graniem jest zawsze gdzieś tam dostępny. Każdy ma swoją historię, jak to się mówi też czasami. Czasami to słychać i widać. Sebastian, jesteś na co dzień, z tego co się zorientowałem, osobą bardzo pogodną, sympatyczną, nie będę ukrywał. Też jesteś tak odbierany przez innych. Już taki research mały zrobiłem też w związku z naszym spotkaniem. Trzeba było tropem dziennikarskim się udać trochę i zasięgnąć języka tu i ówdzie. Ale piszesz teksty nie zawsze wesołe. To jest tak, że często są jakimś przesłaniem i rzeczami, które nie są oczywiste do końca. Mam takie przynajmniej wrażenie, bo też słyszałem ciebie na żywo, chociażby akurat nie mogłem dotrzeć do Zebry wtedy, ale słyszałem też na przykład jak w garażu kiedyś mieliśmy przyjemność w wakacje się widzieć. Więc zastanawiam się, gdzie jest ten środek między Sebastianem, który jest na co dzień osobą bardzo rezolutną i wesołą, a tym takim melancholijnym, lirycznym, który się objawia w tekstach. Właśnie, to się często u mnie kłóci, ale wiesz co, wynika to z tego, że ja sporo w życiu przeszłem, moja rodzina też, ale właśnie takich też zawodów miłosnych, no tak, w ogóle historii miłosnych. I stąd się też wzięły takie piosenki właśnie bardziej smutne, nie? Bardziej można nawet powiedzieć ponure wręcz, nie? No tak. Więc tak to wygląda, nie? Po prostu. No. Tak, tak, tak gdzieś byśmy to mogli upatrywać. Czyli przelewasz na papier to, co to, co się czuję, uderzyło, tak. Teraz po prostu jest tak, że nawet coś mi tego to od razu w nocy potrafię wstać i pisać, bo mi coś przychodzi na myśl, nie? Jakaś myśl albo na przykład jakieś wspomnienie i... Ale to też fajnie, bo nie kumulujesz tego w sobie. Jakichś tych wydarzeń lepszych czy gorszych w swoim życiu, tam gdzie się pojawiały emocje. Tylko potem możemy słuchać lub czytać ciebie po prostu to, co się z ciebie wylewa. Przepraszam, mówiąc bardzo kolokwialnie. Tak, a jeszcze a propos, to naprawdę staram się i chcę być taką osobą pogodną i wesołą, nie? Bo to wiem, że jest zaraźliwe. Tak, to jest prawda. Optymistyczny, nie? Prędzej się człowiek zarazi pozytywnym czymś, niż takim negatywnym, i to ma lepszy skutek dla nas też, tak? Myślę finalnie, ale faktycznie masz tutaj rację. To jest dobra cecha wśród ludzi. A jeżeli jest wesoły artysta, no to już w ogóle to się też rzadko zdarza. Dobra, Sebastian, bo wiem, że trochę napomknąłem o twoim recitalu w Zebrze, który miał miejsce w wakacje. Wiem, że jest teraz pandemia i będzie ciężko trochę cię określić pewnie to, kiedy jeszcze będziemy mogli cię w najbliższym czasie gdzieś zobaczyć. Ale tak z perspektywy czasu, albo właśnie to, co byśmy mieli opowiedzieć, co się będzie miało wydarzyć za chwilę, to gdzie jeszcze w najbliższym czasie planujesz na pewno gdzieś właśnie, tam się pokazać? Na pewno właśnie Zebra, bo nawet mieliśmy teraz w listopadzie połączyć taki wieczorek z panią naszą taką poetką, Lucyną Żbikowską. No ale że właśnie weszły te już bardzo rygorystyczne sankcje, no to wiadomo.
po prostu... No tak, wszystko padło, wszystkie pomysły. Mhm. No, a tak to, no, gdzie mnie zaproszą, gdzie mnie poproszą, albo gdzie się wproszę, że tak powiem, to... Możemy, no. Śmiało możemy powiedzieć, że któryś czwartek muzyczny, który jakiś wiem, że już był bardzo pozytywny odzew, zwracam się teraz do naszych widzów, gdzie mogliście zobaczyć na żywo kilka koncertów. Trochę pandemia nam te plany pokrzyżowała, ale tu Sebastian się też już jakby zaanonsował, że będzie gotowy również zagrać dla Was na żywo na portalu WLC. Chciałbym nawiązać jeszcze do Zebry, bo to jest ważna kwestia. To w ogóle jest ciekawa historia, przez przypadek w ogóle weszłem do tej restauracji, ona już istniała od paru lat tam we Wrocławku, na moim osiedlu, ja mówię, no wejdę w końcu tego. No i tak się zaczęło po prostu, że się z Mają, panią Mają Kaczyńską poznałem i ona mnie wprowadziła w temat. Dała mi namiary od razu do pani Agatki, teraz już, tak, Jasińskiej, która jest zarządza WZT, tak. I te dwie kobietki naprawdę bardzo mi pomogły. Bardzo. No, i zarówno... dzięki temu, dzięki w ogóle WZD, wam wszystkim, tobie też, to zacząłem naprawdę tak intensywnie działać. Teraz piszę dwie nowe piosenki, napisałem dwa czy trzy nowe wiersze, także jestem naprawdę płodny, nie? Bo jesteś płodny, tak. No, tak. Ale to zawdzięczam właśnie... Dostałeś jakiś impuls, rozumiem. Tak, pani Mai. Maj, mogę tak powiedzieć. Tak, Maja była gościem też Kulturalnego Rozstawu. Maja Kaczyńskiej i Agatce, nie? Jasińskiej, nie? Naprawdę świetne, świetne kobietki. W ogóle Maja to świetny też wywiad taki ze mną przeprowadziła, podobnie jak ty, tam u siebie w Zebrze, także no niesamowite są. No tak, nie? Maja rzeczywiście jest osobą bardzo sympatyczną, nie ukrywam, też była gościem właśnie Kulturalnego Rozkładu Jazdy. No i było fajnie sobie porozmawiać też o jej działalności, jakże bogatej i tak. Też zahamowanej przez pandemię niestety, ale mam nadzieję, że to... Ma głos dziewczyna. Jak naprawdę. Ostatnio też chyba można było słyszeć w Kafe Śródmieście, prawda? Tak, byłem na tym koncercie. I też miałeś okazję tak, być. Także... Ja niestety nie dotarłem, ale od ciebie również utrzymałem taką informację, że było naprawdę konkretnie, świetnie. No. Namawiamy, nie ukrywam, to też możemy zdradzić zakulisowo, namawiamy też Maję na występ w WLC. Z tym, że Maja na co dzień we Wrocławku niestety nie przebywa, to jest to troszkę skomplikowane, ale będziemy się starać kiedyś ten termin znaleźć. Powiem tak, jesteśmy z Mają w kontakcie i na pewno myślimy o jakichś dalszych występach, no to jeżeli świetnie, to tylko tego, także... To będzie okazja. No. Będzie okazja, aby to zrobić. Dobrze, Sebastian, to jeszcze takich krótkich kilka pytań odnośnie ciebie. Grupa WZD, twoje granie to jest jedno, ale czy ty masz jeszcze, albo czy w ogóle masz jakiś taki bodziec, który miałby sprawić, że ty jednak chciałbyś zająć się tym bardzo mocno i poważniej niż do tej pory, na przykład w kwestiach zarobkowych, gdzie estrada miałaby być twoim sposobem na życie? Tak, myślę o tym, bo rzeczywiście kiedyś miałem duże możliwości w tym względzie. Zaniechałem tego z różnych przyczyn, z różnych czynników, ale kiedy się teraz reaktywowałem, to powiedziałem sobie, że nie. No trzeba, tak jak mówi Agatka, chwycić byka za rogi i planuję iść w ten deseń. Ale wiadomo, że no to różnie bywa, prawda? No tak. Także tak. No. O, jestem ciekaw tego, jakby to wyglądało, bo ty masz ten taki dryk sceniczny, prawda? Tak, dobrze się czuję. Nie masz z tym problemu. Ludzi, to widać po tym wywiadzie, słuchajcie. Sebastian powiedział, czuję się fantastycznie i fajnie, że mogłem przyjść. Aczkolwiek wolę bardziej takie kameralne, nie? Takie bardziej akustyczne na przykład, nie? No będzie okazja w drugim studiu niedługo się akurat sprawdzić pod tym względem, o którym mówisz. Okej. Okay. To jest ciekawe też, że czasami na scenie wydobywają się z nas jakieś takie emocje i rzeczy, których na co dzień nie przewidujemy, że tak może być. Czy ty byś siebie nazwał zwierzęciem scenicznym? Nie, może nie. Może nie aż tak. Nie. Staram się właśnie przed każdym takim występem, to staram się właśnie wyciszyć, żeby na przykład tam emocje albo jakieś serducho mi za mocno, bo wtedy ciężko jest się skupić albo nawet tak, nie? I staram się bardziej raczej wyciszyć niż być takim zwierzęciem, nie? Ale aczkolwiek jak już puści te emocje i tego, no to wtedy już, nie?
No właśnie, to bym też... Ja to jestem ciekawski jednak, no po prostu jestem ciekawski. Wiem, o tym wiem. Jestem, to prawda. Dorota Łuczak, przepraszam, super, powodzenia. Dorota, nie wiem, czy znasz panią Dorotę, nie, czy też nie? To w takim razie pozdrawiamy i też życzymy powodzenia Sebastianowi. No myślę, że taki czas ten popandemiczny będzie też takim sprawdzianem możliwości twoich, ale szczególnie, że no, szykujesz nowe rzeczy, więc no, tak, będzie można też troszkę cię posmakować na nowo, nie tak, tylko z tego, co też w języku znam angielskim, muszę powiedzieć, tak, także covery, gdzieś, także... Gdzieś się tam... fajnie to brzmi, że ktoś ma pasję i to słychać w twoim głosie, jesteś... To jest jaka pewna różnica między osobami z pasją i te, które chcą to robić, a z pasją, którymi chcą to robić, a tego nie robią. Ty jesteś w ogóle po tej jednej stronie. To tak chciałbym jeszcze ciebie na koniec zapytać, co byś powiedział osobom, które właśnie zastanawiają się, czy nie wziąć gitary, nie zacząć grać, pisać. Taka złota myśl Sebastiana Podgorni dla osób, które zastanawiają się i wahają, czy w ogóle ruszyć w ten artystyczny świat, który jest mocno niepewny. Jeżeli tylko macie możliwość i taki dryg do tego, to chwytajcie za każdy instrument, jaki tylko wam wpadnie w ręce i chcecie grać, i twórzcie, i próbujcie. Czy wam wyjdzie, czy nie wyjdzie, myślę, że raczej bardziej wyjdzie, niż nie wyjdzie. I grajcie, korzystajcie z okazji, póki jest, bo to wiecie, czy jeszcze może się to kiedyś powtórzyć. Tak, nie? To prawda. Ja też żałuję straconych trochę lat, więc no, wszystkich zachęcam. Naprawdę to jest świetna sprawa. Ale z tego co wiem, to Sebastian już stara się tych godzin i lat w niebyciu artystycznym nie liczyć. I teraz zajął się już na poważnie występami, a także pisaniem, no i graniem. Jak widzieliście, jeszcze będzie Sebastian poproszony przeze mnie, aby zagrał na sam koniec jeszcze jeden utwór. A jeszcze na sam koniec ostatnie pytanie, bo kiedyś w swoim wywiadzie Zbigniew Wodecki, świętej pamięci, opowiadał, że muzyk i artysta musi we wszystkim widzieć instrument. Absolutnie we wszystkim. Czy jak ma łyżki, to udaje perkusję, jak ma grzebień, to nie wiem, stara się dmuchać w ten grzebień, wydając jakiś dźwięk. Jak to było u ciebie? Czy też tak, tak było? Tak było. Na przykład jak perkusji zaczynałem, no to sobie palcami tak nie. Wybijałeś rytm. Albo łyżkami tak. Na gitarze no to już wiadomo, trochę inaczej, ale w myślach na przykład sobie powtarzałem pewne takty, nie? I potem to ci się, wiesz, brałem gitarę i... I szło. Tak, no. No też jest ciekawy właśnie, dlatego też byłem... ja byłem ciekaw, co ty powiesz na to, bo często jest tak, że właśnie gdzieś nie mamy takiej możliwości, aby na profesjonalnym sprzęcie gdzieś sobie zaczynać, albo nie zawsze mamy do niego dostęp. I to jest ten moment, gdzie my musimy improwizować, czyli taki element zaskoczenia trochę dla samych siebie, czy my podołamy w tym, czy będziemy się cofać jednak w tej kwestii. Sebastian Podgorni, gość kulturalnego rozkładu jazdy, wykona nam utwór, jaki na koniec? Niech nie kończy się ten czas. Niech nie kończy się ten czas. Ja też żałuję, że kończy się już czas naszego programu. Sebastian, bardzo ci dziękuję serdecznie za przybycie do naszego studia. Super było. Cieszę się bardzo. Zapamiętajcie Sebastiana. Akurat teraz nie jestem w stanie zbliżyć kamery na Sebastiana, ale zapamiętajcie jego gitary i Sebastiana, bo niebawem jego koncert również na portalu wlc.pl. Lepsza strona Wrocławka. Dorota Łuczak, nic nie straciłeś, wszystko przed tobą. I takim oto dającym do myślenia i przepowiadającym przyszłość tekstem zakończymy. I na koniec jeszcze Sebastian Podgorni i jego szanowna przyjaciółka, gitara! Tak jest, dobra. Tak, mogę już?
przecież nic.